naturalnie chcą bojkotować zakaz. Są zdeterminowani obostrzenia w Polsce. Przedsiębiorcy z Podhala zapowiadają otwarcie biznesów. Mimo restrykcji. Wielu przedsiębiorców z Podhala, zrzeszonych w inicjatywie Góralskie Weto, w tym kwaterodawcy i gestorzy stacji narciarskich, zamierza otworzyć swoje działalności po 17 stycznia, bez względu na ewentualne dalsze obostrzenia. Nie przeżyją kolejnego miesiąca, w związku z tym nie mają wyjścia. Inicjator akcji Góralskie Weto Sebastian Pitoń zapowiedział, że w poniedziałek wieczorem w symboliczny sposób w wielu miejscach Podhala zostaną odpalone pochodnie, tworząc literę V, jak weto. Jest to ostatni moment, żebyśmy mogli tej polityce rządu, która nas po prostu wykończy, powiedzieć weto. To nieprzypadkowa analogia do liberum veto. W Rzeczpospolitej Szlacheckiej chodziło o powstrzymanie tworzenia złego prawa, a my teraz też znaleźliśmy się w analogicznej sytuacji. Powołujemy się tu na dziedzictwo liberum veto, ponieważ jeden wolny człowiek także może być strażnikiem porządku prawnego, przekonuje inicjator akcji. Zrzeszeni w akcji przedsiębiorcy deklarują, że w sposób lawinowy będą otwierali swoje działalności gospodarcze. Przedsiębiorcy nie mają wyjścia, mamy przygotowaną ochronę prawną. Konsultujemy się z kilkoma kancelariami adwokackimi, ponieważ chcemy zapewnić bezpieczeństwo przedsiębiorcom, którzy wchodzą w naszą akcję zataczającą coraz szersze kręgi. Przedsiębiorcy są tak zdeterminowani, bo zdaje sobie sprawę, że nie przeżyją kolejnego miesiąca, w związku z tym nie mają wyjścia, wyjaśniał Pitoń. Dodał on, że akcja Góralskie Weto ma się stać ogólnopolska. Efektem synergii uda się uruchomić lawinę nie do zatrzymania, ponieważ rząd nie ma narzędzi terroru. Urzędnicy, policjanci jadą na tym samym wózku co my i zdają sobie sprawę, że podcinają gałąź, na której wszyscy siedzimy. Politycy też nie są po to, aby niszczyć Polskę i polskość. Chciałbym, aby Polska była jednym z tych państw, tych narodów, które się przeciwstawią destrukcji spowodowanej pandemią. Przedsiębiorcy boją się nie wirusa, lecz zniszczenia podstaw swojej materialnej egzystencji, mówi inicjator akcji Góralskie Weto Sebastian Pitoń.